Nie od dziś wiadomo, że dyplom studiów wyższych to atut na rynku pracy. Potwierdza uzyskane kompetencje zawodowe, wiedzę i umiejętności. W celu podnoszenia poziomu praktycznej strony nauczania Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ulega przeprofilowaniu. Uczelnia od przyszłego roku akademickiego przechodzi na profil praktyczny. Jeśli chodzi o licencjat, rok później na profil praktyczny w odniesieniu do studiów magisterskich. A to wszystko, co podejmujemy we współpracy z trzema organizacjami pozarządowymi, a mianowicie Federacją Organizacji Socjalnych FOSA, Bankiem Żywności w Olsztynie i ASZOKĄ z Warszawy, sprzyja i jakby uwiarygodnia nasze działania w kierunku profilu praktycznego. Nowi partnerzy chwalą sobie ideę uczelni. Studenci dzięki współpracy z tymi podmiotami rozwiną swoją wiedzę w temacie biznesu empatycznego czy innowacyjnego myślenia. I tu rola innowatorów. ASZOKĄ działa od ponad 20 lat w Polsce, rozwiązuje problemy społeczno-systemowe. Pomaga, przyznając 3-letnie stypendia. Większość z tych ASZOKowców, a mamy ich ponad 70 w Polsce, oni mówią, kiedy dostawałem te pieniądze, to one mi ratowały życie, ale dzisiaj ja wiem, że to, co naprawdę pomogło mi rozwinąć moją organizację, to jest to, że byliście, że pomagaliście, że łączyliście z biznesem i to wsparcie merytoryczne, które dostałem. Są takie przykłady ASZOKowców, o których zawsze opowiadamy, dobrze znanych na całym świecie, takich jak Jimmy Wallace, który założył Wikipedię. Albo Carlo Petrini, który założył ruch Slow Food. Zatrzymajmy się na chwilę przy kolejnym z nowych partnerów – Federacja FOSA. Zrzesza kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Ich mianownikiem jest inwestowanie czasu, energii i pomysłów w dobry system społeczny regionu. Co to oznacza? Że na drodze ku osiągnięciu wymiernych korzyści potrzebni są teoretycy i praktycy. Z jednej strony dajemy pewne podstawy teoretyczne, ale też mocno określamy to praktyką, doświadczeniem, praktyką dobrą, ale i złą, pokazując, co się udało, co nie udało i dlaczego nie udało, bo to też jest dobry element do kształtowania i do przygotowywania się do pracy. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Konflikt interesów na rynku pracy to zjawisko dość powszechne. Dzisiejsi studenci muszą być dobrze przygotowani, ponieważ pracodawcy szukają dobrych i wykwalifikowanych pracowników, a pracownik umowy na stałe z wysokim wynagrodzeniem, co często pozostaje jedynie w sferze marzeń, z których podobno nie warto rezygnować, bo skoro coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.